Rulima. A tak wygląda ten cały hotel, czy raczej bed and breakfast z zewnątrz. Znaczy, to jest mój pokój tutaj, w tej przybudówce. A tutaj jest stołówka, tak można rzec, w której to będzie śniadanie za paręnaście minut dla mnie, za 10 soli. Taki fajny bar, kuchnia. I można sobie kupić napoje, między innymi Inkę Colę, taką wielką, 1,5 litra. Oczywiście z korporacji Coca-Cola, jak się okazuje. A tutaj jeszcze taki mały, ładny ogródek. Także zaczynamy serię z Peru. Zapraszam. Początek dnia, oczywiście śniadanie, jajecznica, bułeczki, dżemik i herbatka i jeszcze do tego sok. Właśnie wyszedłem z mojej noclegowni, idę teraz w stronę morza, Avenida Brazil. Temperatura jest około 17 stopni, nie za zimno, nie za ciepło, także zobaczymy, co tam słychać dalej właśnie nad morzem, a później pojadę do centrum. Ave Maria. Rok uliczny, a tam już Pacyfik po drugiej stronie przejścia. Autobusy. A tam już piękny widoczek na dole, plaża, skały i Pacyfik oczywiście, Pacyfik. Tutaj jakaś wielka kapliczka, ale my zobaczmy, co tam wygląda właśnie na plaży na dole. Samolot leciał w górę, nie wiem, czy mnie słychać, ale widoczek jest przepiękny, o rany. Tam skały na horyzoncie, jakieś góry, na dole plaża. Z drugiej strony, no tak, kaktusy oczywiście, kaktusy. I też to pięknie wygląda. Parolotnia i kaktusy peruwiańskie. Ta część miasta nazywa się Magdalena de Mar. Tam to jest plaża Costa Verde. A główne centrum miasta i Plaza de Armor znajduje się parę kilometrów w głąb lądu, także tam pojadę później jakimś na pewno Uberem, bo to w sumie najbezpieczniej i najtaniej. A tymczasem tam z tyłu także są góry. Jest wielka góra, gdzie na szczycie jest głowa Indianina, więc myślę także o trekkingu jutro, więc kto wie, może się uda. W porównaniu z Ekwadorem to już jest naprawdę ciepło. Właśnie nie ma południa, już grzeje słońce ostro, także jest fajnie. I za to już lubię Lime. A tutaj już na wyciągnięcie ręki Pacyfik. Ocean spokojny, tak? Chyba nie bardzo. Chyba się troszkę dał we znaki tutaj. Jak na razie Lima na plus. Ja już jestem cały spocony i mokry tak gorąco. A tutaj widzę, że niektórzy Peruwianczycy w kurtkach zimowych, bo zimno im. Muzyczka na żywo. A tutaj mamy taki ładny taras widokowy na kawiarni małej.
i kolejne widoki na Limę. Co jak co, ale ta promenada wzdłuż morza to tutaj robi robotę. El serio. Ta promenada to jest jedno z bardziej popularnych miejsc w Limie, także wybaczcie, że aż tutaj tyle tego wideo okręcę, ale po prostu jest pięknie. I oczywiście słynny Park Miłości z dosyć ciekawą tam figurą, do której zaraz podejdę. Ale jest fajnie ciepło. Milion kudeczek na szczęście. Figura jest tutaj za mną, tylko że bardzo ciężko ją sfilmować. Sfilmować. I oto i ona. W miłosnym uścisku. Tutaj tak już troszkę wali komercją, centrum handlowo-gastronomiczne jakieś, schody ruchome. Lekka paranoja, żeby wejść do tego centrum handlowego, należy okazać swój COVID pass. Tak, jakby to cokolwiek dawało i zmieniało. Mapia ospa już nadchodzi. A przy wejściu do restauracji też mierzą temperaturę, jeszcze raz papiery sprawdzają. Co za paranoja, także uciekam stąd, bo to kompletnie nie ma sensu. Głupota goni głupotę. Co on tutaj sprzedaje? Kaktusy? Chyba tak. Popularna dzielnica Barranco, czyli kultura, tradycja i turystyka. W końcu trzeba liznąć troszkę prawdziwego miasta, prawdziwej Limy. A tutaj mamy kaczuszki. W sumie to kaczki, są potężne. Nie są takie małe jak w Europie. Są po prostu ogromne. Co tam słychać? Co tam słychać? Tak, do ciebie mówię, do ciebie. To nie kaczki, to gęsi. Jak się okazuje. Chociaż to są chyba też łabędzie, tak mi się wydaje, już nie wiem teraz. Ciężka sprawa, nie jestem ornitologiem. Mamy tutaj taki mały targ warzywny. Ciekawie, czy sprawdzają COVID pasy. Tak to wygląda, jakby też sprawdzali tutaj na wejściu. Lima to największe i najbardziej niebezpieczne miasto Ameryki Południowej. Mieszka tutaj ponad 11 milionów ludzi. Także sobie wyobraźcie. Miasto zostało założone przez Hiszpanów w roku 1540 i było pod ich panowaniem przez około 300 lat. Dopiero później przeszło pod protektorat peruwiański. W pewnym czasie było także pod okupacją chilijską, a także istniało w ramach paktu Peru-Boliwia. A tutaj mamy jakąś ciekawą demonstrację, antymaskeria. Jest trochę ludzi, jest tutaj też policja z pałami i starciami, także zapowiada się ciekawy wieczór.
tutaj jakiś główny deptak, który prowadzi do centrum. I ja właśnie idę teraz w stronę katedry. I Plaza de Major, czyli taki najgłówniejszy, ale pisk, najgłówniejszy plac w Limie. Z tego co zauważyłem, to właśnie w większości tych większych galerii sprawdzają covidowe paszporty. To jest dziwne. Nie wiem po co to komu potrzebne. Ponieważ do wielu normalnych, małych sklepów można wejść bez problemu. Lima. A ten pan tutaj, inkaski Bożek, oczywiście oszukuje. Viejo mío, querido viejo. Plaza de Armas, najważniejszy plac w Limie, a katedra w barokowym stylu, odbudowana po trzęsieniu ziemi, ale dokładnie to nie wiem w którym roku i kiedy była zbudowana, być może właśnie także w XV wieku. Miasto w stylu kolonialnym. W Limie także znajduje się na starszy uniwersytet w Ameryce Południowej, utworzony bodajże w roku 1580, ale nie dam sobie głowy uciąć teraz. A tutaj pan mnie czyści buty za jednego sola. Za jednego sola. Okej. Gracias. To jest oczywiście replika jakiegoś Franciszka, ale w tym środku katedry wstęp kosztuje 20 soli. Bardzo piękne freski są tutaj. Francisco Pizarro był jednym z fundatorów tej katedry, a powstała ona na przełomie XVII i XVIII wieku. Tam jest właśnie replika jego szkieletu. Strasznie mi buty skrzypą w tym miejscu, także uciekam do innej sali zaraz. Troszkę się za bardzo rozpędziłem. Wyszedłem z katedry i znalazłem się w muzeum. Ach, ten przepych kościelny tak razi po oczach. I piękny żyrandol. Pięknie, oj pięknie jest. Na bogato. Ech, wy dostojnicy kościelni. Taki piękny żywot sobie tutaj toczyliście. A teraz muzeum. Z tego wszystkiego nie zwiedziłem katedry, tylko muzeum. Dobra, palto diabli. Jeszcze nie byłem w Cusco na Machu Picchu, a już sobie mogę kupić magnesy. To fajne. Czyli oczywiście taki typowy sklep z pamiątkami, ale jest potężny. Dom literatury peruwiańskiej. Tak w sumie myślę, że chyba nie ma za wielu ciekawych rzeczy w Limie. Także jutro może jakiś trekking po górkach tutaj w okolicy. Póki co chodzę tymi uliczkami. Nic ciekawego. Oczywiście pamiątki wszędzie. Jakieś żarcie. Trzeba coś zjeść. Mnóstwo rzeczy do kupienia. Jakbym chciał kupić, to by mi zabrakło miejsca w plecaku. Jakbym chciał kupić wszystko, co chcę, oczywiście.
Pożuwianki. I kolejny sklep oczywiście. Niestety tutaj jest jakiś kościół z XVII wieku, który jest ogrodzony. Konserwacja, remont czy coś, także go dobrze nie widać. Tu kolejna uliczka handlowa, że tak powiem. Haladas, kwiatki jakieś. Oj, coś się tutaj dzieje. Coś się tutaj dzieje ciekawego. Trzeba to sprawdzić. To jest chyba kolejka do kościoła. Masakra, ja tam chodzić nie będę, po prostu nie lubię kościołów. Ale tłum jest ostry. Bujaj, bujaj! Bujaj! A kolejka jest straszna, jest tyle ludzi. Nie wiem, co tam jest takiego interesującego w środku. Ja tam w sumie za kościołami nie przypadam za bardzo, ale to jest tyle ludzi, którzy tam idą do środka. Coś dziwnego. Nie, nie pcham się, nie mam tyle czasu. To szkoda mi. Szkoda mi go. O, fanatek religijny. A z tyłu na górze. Wow, takie niebieskie domki. Czyli pewnie dzielnica biedoty. Te domki tam się pną aż do samej góry, aż do samego szczytu. To jest taka dzielnica, że się tam lepiej nie zapuszczać. To tutaj już mamy tą prawdziwą limę. Trzeba uważać. Chociaż no, no nie jest tak źle, że człowiek nasłuchał historii, ale mimo wszystko to robi wrażenie. Tutaj jest ogień już. Co tu się dzieje? Lima. Tłumy ludzi wszędzie naokoło. Autobusy, samochody, tromią jeżdżą. To jest Lima, a nie to wybrzeże nad morzem, z dreptakiem, z katedrą. Tylko tutaj. I bueno, ya siempre esos artículos. Co tu się dzieje? To jest niesamowite, ale że widziałem sporo policji, która stoi tutaj w pewnym umundurowaniu z tarczami, z pałami i pilnują porządku. Tarcze, pały, są gotowi do użycia. Ja tutaj głównie to pilnuję swojej kieszeni, ponieważ jest to raj dla kieszonkowców. Jest to dokładnie raj dla kieszonkowców, więc trzeba uważać. Oni żerują na takich jak ja, którzy nie są stąd. I zaraz mogę wszystko stracić. Wyciągnę z kieszeni i nawet nie będę wiedział kiedy. A to targowisko. To targowisko to nie ma końca, się ciągnie, ciągnie taką jedną ulicą. Tysiące ludzi, pewnie sporo kieszonkowców. Co tu się dzieje naokoło? Co tutaj się dzieje? Jedno wielkie targowisko wszędzie. Tak właśnie wygląda Lima. Sobota wieczór, prawie że.
To nie ma końca. Aquí sabes que no te ama. Strażacy. 11 milionów ludzi. 11 milionów ludzi. A tutaj już policyjna dyskoteka stoi. Jest tyle policji na ulicach i to w pełnym uzbrojeniu. Tam już gwar uliczny, klaksony, samochody, wszystko naraz. Następna ulica, tysiące ludzi, handel i trąbienie i krzyki, wrzaski. Luego se vacunaron, sobre todo en las primeras dosis, se lincharon aquí los dengues. Ahí hay campañas seguidas, se lo dije a un chico en un debate que tuve en YouTube. No digas serrano a la gente. Acá nosotros somos argentinos. Y uno, ¿por qué asesinos? ¿Porque está en el llano o en las alturas? Y ese nieto, cuando sea profesional, ya está con identidad, sabe lo que va a hacer. Conoce su cultura. Por eso que nosotros como Rimayata nos identificamos por rescatar nuestra cultura. Si tú dices, los jóvenes de Rimayata, ¿cuál es su valor, su esencial? Es que nosotros siempre planteamos rescatar la cultura, todo por iguales. Yo no estoy de acuerdo que solamente se rescate el 24 de junio el Inti Raymi. Yo no estoy de acuerdo. Por eso que estoy escuchando esos síntomas en agenda, pero la gente, ¿por qué que hay enferma? Se está dando por vencido. To już jest szaleństwo.
to miasto mnie się wykończyło. Jestem tak po prostu zmęczony tym wszystkim. Wieczny hałas, wieczny ruch, tysiące ludzi. Coś niesłychanego po prostu. Także myślę, że tym akcentem, że dokończył ten odcinek. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, jak się dostać do hotelu. Muszę zamówić Ubera. Nawet nie wiem, gdzie on tutaj może stanąć, także będzie wesoło. Cóż, pozdrawiam i do jutra. I gdzieś tam jeszcze powinien być zachód słońca, ale raczej nie ma. Adios. Compañeros.